Witamy Państwa w kolejnym odcinku Stalex Ligi po godzinach, a naszym gościem jest trener drużyny pierwszej ligi futsalu, no i czołowej drużyny Stalex Ligi, pan Jerzy Siemiecki. Witam panie trenerze. Maciej Grodzki, witam bardzo serdecznie. Panie trenerze, przede wszystkim gratulacje za te miejsca 5-8 na Mistrzostwach Polski, chociaż oglądałem tą końcówkę tego waszego nieszczęsnego meczu z Wieliczką, no i mimo że może jest szczęście, tak? Zajęliście naprawdę dobre miejsca w Polsce, no to smutek na pewno i niedosyt pozostał. Oglądałem wasz mecz wczoraj z Grudziądz Teamem i to, co mi najbardziej zapadło w pamięć, to bramka rozegrana po kombinacyjnym rzucie wolnym. Kiedy tutaj zawodnicy trochę pokombinowali, nikt nie dotknął piłki, pozmieniali się pozycjami i nagle to rozproszyło kompletnie Grudziądz Team. Widać, że jest to fragment gry, który macie wypracowany na treningach. Maciek, patrząc na Unisław, to widzimy, że to jest drużyna, że to jest jedność, ale jest ta gwiazda, która się wybija, to jest Piotr Kaczkowski. 5 spotkań, 5 razy MVP. No właśnie, spoglądając na to, będzie to rewanż za pojedynek pierwszej ligi futsalu. Jak to oceniasz? Spotykają się dwie drużyny typowo przygotowane pod futsal. No tak, na pewno będzie to wielka uczta i gratka dla wszystkich kibiców, którzy przychodzą do Świecia na halę. Taki mały, może przedwczesny finał. No, nie chciałbym też tutaj nikogo skreślać, tak, z pozostałych drużyn, które o taki tytuł u nas walczą i pretendują. Ale na pewno to będzie jedno z lepszych spotkań w całym sezonie. Panie trenerze, graliście ostatnio mecze w Chełmży, graliście mecz u siebie z Stalex Ligi. No nie musieliście przyjeżdżać tak daleko. Jak się podobało grać mecz u siebie z Stalex Ligi? Zawsze jest lepiej, tak, u siebie grać. Jednak hala, którą na co dzień się trenuje i rozgrywa się mecze też ligowe, własna publiczność. Tutaj mamy na pewno też fanów, których pozdrawiam i dziękuję za kibicowanie, ale tam mamy w 100% przyjeżdżają praktycznie, przychodzą, to są nasi kibice, tak, którzy przychodzą dla tych młodych chłopaków, rodziny, znajomi, którzy no, ich dopingują do jeszcze lepszej gry, więc nie dziwię się drużynie z Torunia, że no, tym razem nie chciała się zgodzić, żeby ten mecz pucharowy był w Unisławiu. Także tyle. Maciek, patrząc na drużynę z Unisławia, jest to drużyna, która może nie, że notuje postęp. Odkąd pojawiła się w tym czwartym bodajże sezonie, w tym pierwszym sezonie, kiedy rozgrywki halowej Ligi Piłki Nożnej były w Świeciu pod nazwą Stalex, jest to drużyna, która zawsze jak grała w Świeciu, to grała na bardzo wysokim poziomie. No dokładnie tak, jest to zespół, który do nas przystępując od razu można powiedzieć, że walczy o tą pierwszą trójkę. Każde miejsce tutaj poniżej, myślę, że pierwszej czwórki będzie jakąś małą porażką tego zespołu. Zespół dobrze prowadzony, no
każdy mecz no, przynosi zawsze coś nowego w występie tego teamu. Panie trenerze, zbliża się nowy rok. Jakie plany przede wszystkim na nowy rok związane nie tylko tutaj ze Stalex Ligą, ale ze rozgrywkami futsalu? No i czego tak naprawdę można życzyć w tym nowym roku drużynie z Unisławia? Przede wszystkim cierpliwości, wytrwałości i jeszcze cięższej pracy. Jeśli to jak gdyby wszystko zostanie spełnione, to wierzę w to, że ci młodzi chłopacy w końcu osiągną jakiś większy, taki spektakularny sukces. Przed nami Mistrzostwa Polski U18, jedziemy na eliminację do Kartus, gdzie no, będą mocne drużyny. Po cichu wierzę w moich chłopaków i wiem, że ten awans uzyskamy. Będziemy w marcu walczyć w tych najlepszych 16 drużynach o Mistrzostwo Polski. Też pewnie będzie ciężko, ale myślę, że te mecze też w Stalex Lidze no, powodują jeszcze większe zgranie. Tak? Po to tu się zgłaszamy. Tu fajnie, że mówicie, że w pierwszej czwórce nas widzicie i tak dalej, ale jak będzie gorzej, no trudno, to jest tylko i wyłącznie piłka, tak jak było w Bochni. Oni mają tutaj grać, przede wszystkim zgrywać się, próbować stałych elementów gry. Zresztą widzicie, że nie zawsze jest pełen komplet, tak? To jest powodowane tym, że chłopacy mieszkają i w Toruniu, w Ryńsku. Tak samo było, powiem, bo mówicie tutaj, że ma być gdyby jakiś taki rewanż za pierwszą ligę. W tym meczu pierwszoligowym nie wystąpiło trzech podstawowych zawodników, między innymi Kaczkowskiego nie było, tak? Nie było Kaniewskiego, który miał 18, więc ciężko było grać w sześciu. A niezły mecz chłopacy zagrali w Toruniu. Nastawiamy się na rewanż u nas, tak? Dzisiaj to nie ma być rewanż jak gdyby za pierwszą ligę. Dzisiaj ma być mecz wygrany, pucharowy w Świeciu. Maciek, a czego można życzyć Stalex Lidze na nowy rok? No na pewno myślę, że większej frekwencji na samych trybunach, bo z tym czasami bywa różnie. Jeżeli chodzi o same rozgrywki, no z roku na rok jest ten poziom coraz wyższy, to no, nie da się ukryć i no, o samo zwycięstwo i walkę w pierwszej lidze nawet, no już jest naprawdę bardzo, bardzo trudno każdej drużynie, także no ten poziom wzrasta, żeby on cały czas jeszcze na pewno motywował kolejne drużyny do zgłaszania się do nas i przede wszystkim też zdrowia każdemu z zawodników występujących u nas, aby te urazy każdego omijały. No to cóż, tego życzymy drużynie z Unisławia, tego życzymy wszystkim drużynom występującym w Stalex Lidze. Właśnie, jeszcze jeden wątek, o którym zapomniałem. Wczoraj przed meczem Unisław Friends przyszedł SMS od Jakuba Pokorskiego o wycofaniu się drużyny LB ze Stalex Ligi. Była to drużyna, która no, grała w drugiej lidze, miała szansę na barażę. Jest to pierwszy taki przypadek w Stalex Lidze. Panie trenerze, jak pan to ocenia? Wycofanie się drużyny, która jednak no w środku sezonu, tak, na początku sezonu po prostu wycofuje się. Co ja na to? Trudno mi teraz tutaj powiedzieć na ten temat cokolwiek, bo nie wiem z jakich przyczyn się wycofali, tak? Przyczyny mogą być różne, finansowe, jakaś niezgodność tutaj, tak powiem, zdań w drużynie. Może miała być to pierwsza liga, nie wyszło, jest druga, więc to też mogę ich poróżnić. No, ciężko mi powiedzieć, ubolewam nad takim faktem, bo no, jest to jakiś przykry przypadek i lepiej, żeby on się tu nie powtarzał. Drużyna, która przystępuje i całkiem nieźle gra, tym bardziej, tak? Można się nie dziwić drużynie, która dostaje 30-0, i po prostu no, odchodzi, tak? Bo wie, że jest ciężko, ale o tyle jest tu dobrze, że jest pierwsza liga, druga, teraz są dwie, drugie, trzecia liga i wszyscy mogą grać, więc jeśli się zgłaszamy, to grajmy do końca, obojętnie co się dzieje, po prostu starajmy się, kierownicy, trenerzy, czy osoby, które jak gdyby organizują, tak, tą całą grupę jakiejś drużyny, wkładają w to serce, niech muszą no, być wytrwali, niestety takie jest życie, ciężkie. Maciek, jak ty oceniasz? Znaczy no, wielkie tutaj zaskoczenie, tak? Zespół LB przegrał tylko jedno spotkanie z drużyną z twojej szkoły Grudziądz. Na pewno byłaby to czołówka drugiej ligi, nawet z możliwością no i oczywiście załapania się do baraży. Nie znamy przyczyn, tak jak trener powiedział, no nie wiemy co, że tak powiem, nie znamy powodów rezygnacji. No,
Nie, i też nie wiemy, czy się oczywiście o takich dowodach i powodach dowiemy. No, ciężko tutaj wyrokować tak na gorąco. Cóż, życzymy Państwu szczęśliwego nowego roku w ostatnim odcinku Starek z Ligi po godzinach w roku 2013. Moim Państwa gośćmi byli Pan trener Unisław Team Jerzy Siemieniecki, Maciej Grodzki. Dziękuję. Szczęśliwego